Cześć, witajcie. Jesteśmy w Przylasku Rusieckim i tu jest pełno takich jeziorek, stawów rybackich, wędkarskich. Nie wiem, trzeba mieć pewnie na to jakieś pozwolenie, żeby tu łowić. Jest tu pięknie bardzo, ale przyszliśmy pospacerować po takich dróżkach. Kąpielisko tu jest zrobione, ja wam dam mapkę. Jest zrobione kąpielisko. I to dla dzieci. I dla dzieci też, i takie fajne są pomosty do chodzenia. I wszystko jest zamknięte, jak się okazało. I nie można tam wejść, bo jest to teren budowy. Wygląda, jakby było gotowe, ale nie można tam wchodzić. No i łazimy między tymi jeziorkami, których tu jest pełno. Nawet to i to jest, o widzicie? Infrastruktura jest. Jest. No i tu jest w ogóle dużo takich fajnych miejscówek, żeby sobie przyjechać na przykład kamperem i zrobić piknik albo w namiocie pospać, tylko też trzeba poczytać, bo tu widziałam, że na przykład jest zakaz biwakowania dla ludzi, którzy nie mają pozwolenia. Więc... Co myślisz, że tu tylko wędkarze mogą biwakować? Czy co? Nie, bo tam było, że zakaz biwakowania... Nie no, widać, że tam były takie miejscówki na namioty. Nie wiem, stresuję się. Okej, nie stresuję się. Dawid mi pożyczył czapki, bo jest tak zimno. Jest tak zimno, że po prostu... Nie, no nie, dramat. No, ale pięknie jest. Oj, znowu dotarliśmy do jakiegoś... Tu znowu są namioty, pokażę wam. Jeszcze jak tak słońce świeci, to jest fajnie, ale jak tak wiatr zawieje, to już jest masakra. Za chwilę będziemy wracać, bo... no, bo już pospacerowaliśmy. I w ogóle pokażę wam to kąpielisko albo z samochodu przez okno, albo też zdjęcia wam pokażę z internetu. No, tu są znowu schodki. No, widzicie, tu są takie różne... No, już idę. Takie różne podejścia. No, ładna tu jest ta infrastruktura. Takie. A tam to są w ogóle takie drewniane, fajne pomosty. Tam jest super, no ale co? Nie wiem, kiedy oni to otwierają. No, kolejne jeziorko i kolejne schodki. O, kaczory płyną. Kto chce zobaczyć kaczory? Ty. Laura, idziesz zobaczyć kaczki? To resztki naszego pikniku, który w sumie spożyliśmy w samochodzie, dlatego że było tak zimno na zewnątrz. I teraz wracamy do domu i co robimy, Laura? Filmowy co? Filmowy wieczór. Nie wychodzimy już z domu, jest mróz, jest 3 maja, jest... Zgłaszam reklamację co do tej pogody i... Nie. Dramat jest jakiś. Laura, tobie jak się podoba pogoda? Tobie się podoba? Czy tylko ja marudzę tutaj? Czy... Zimno jest. Jest zimno? No Laura, no tak, ty nawet kaptura nie zje. No zimno jest. Ty się chciałeś gdzieś kąpać w jeziorze, tak? Nie. Nie? Pytałeś się, czy się możesz wykąpać. No. No. No i się nie kąpałaś. Czemu? Bo zimno jest. Chciałam wam pokazać moje najnowsze zdobycze roślinne. Dostałam, proszę bardzo, próbki kwiatków. Taki duży, to są wszystko fikusy. Taki duży. Taki kręciołkowaty. I ten, taki z drobniejszymi listkami. I tu mam jeszcze dużo tych kręciołkowatych. Nie wiem, jak one się nazywają. I to jest chyba też list z tego... Kurczę, no tak czekam na jakiś korzeń.
Nie wiem, czy z liścia wyjdzie mi korzeń. No, ale tutaj mam całą gałąź. Chyba zmienię im wodę, bo taka jakaś mętna się zrobiła. Ale pokażę Wam jeszcze jedną rzecz. Zobaczcie tutaj. Czy to widać, czy nie widać? To ten kolega to jest. To jest zamiokulkas, to jest kwiatek żółw. Wyhodowałam go od liścia, więc czuję wielką dumę i satysfakcję. Natomiast rośnie tak powoli. Widzicie, tutaj najpierw z liścia urosła ta bulwa, która tu jest. To jest taki ziemniaczek jakiś tu jest. I później liść odpadł i myślałam, że to koniec. A to nie koniec. Zaczął rosnąć mu taki kiełek. I ten kiełek już rośnie jakiś czas. Coś widzę, zaczyna się rozdwajać, więc może się doczekamy jakiegoś listka. Powiem Wam, że jak lubicie czerpać satysfakcję z takiego hodowania z liścia, to polecam Wam. A jak chcecie mieć zamiokulkasa, to idźcie do sklepu i po prostu sobie kupcie, bo on będzie tak rósł chyba jeszcze 10 lat. Aż w końcu coś będzie widać. A jeszcze chciałam Wam powiedzieć, za co tak kocham fikusy. Zobaczcie, to jest fikus. O, ucięty kawałek gałązki od mojego dużego fikusa. To jest normalny fikus Beniamina, ten najpopularniejszy. I wiecie co, on jest w trochę złej doniczce, bo tutaj ma za mało gliny i za mało wody i jakby jest narażony na to, że zanim go podleję raz na tydzień lub półtora, to on zdąży przeschnąć. Jak widzicie, jest ususzony. Już dwa razy go ususzyłam. I wyobraźcie sobie, że dwa razy go ususzyłam i za każdym razem po czymś takim on puszcza znowu nowe... widzicie? Tu jest świeży pęd. I to drzewko bonsai, które Wam kiedyś pokazywałam, i tutaj też jest. O. To drzewko bonsai, które Wam kiedyś pokazałam, jak przyniosłam go ze sklepu, myśmy go kupili w Biedronce, spadły mu wszystkie listki i wiecie, też myślałam, że kurczę, no koniec. I jakby ono odrosło z powrotem, w nowych warunkach zregenerowało się i wyrosły mu listki. A tutaj też chcę zrobić drzewko bonsai, tylko no, muszę go przesadzić. Muszę zrobić akcję przesadzania i dać go do troszkę większej doniczki, żeby on tak nie przesychał. No. Ale pięknie. Dzisiaj, słuchajcie... Czekaj. O. No, już Cię nagrałam nawet. Cześć, słuchajcie, dziś się wybieramy do ogrodu botanicznego. No, i dopiero jesteśmy na początku drogi, idziemy sobie naszym skrótem na tramwaj. I dzisiaj muszę jeszcze doładować sobie konto na aplikacji z biletem, to Wam może pokażę, jak nie zapomnę, to Wam pokażę, jak to się robi. Lecimy.
gdzie jest wiewióreczka? Tu? Co? Jest tam? Kucnij i daj rączkę, może będzie myśleć, że coś dla niej masz. No nie, uciekła. Tutaj niedaleko głównego traktu jest kawiarnia otwarta. To jest coś nowego. Słuchajcie, jest dziś taki straszny ruch. Po pierwsze tyle ludzi, jest niedziela, nawet nie jest sezon. Jest jeszcze rano, no ale... O, tu jest palmiarnia. Poczekajcie, palmiarnie są w COVID-zie zamknięte, ale wam pokażę. W ogóle zaraz wam pokażę przebitki, jakie udało mi się nakręcić, ale... Dziewczyny dziś tak dawały w kość. Laurka, dawałeś się w kość czy nie? Ja na pewno nie. Laura na pewno nie. Odkąd wyszła z tramwaju, to już marudziła. A Gloria mi wskoczyła do fontanny po łokcie. A ja nic nie robiłam, tylko byłam widać. Prawda, mama? Laurka, a kto cały czas marudził, że chce sobie usiąść na ławce i usiąść, i usiąść, i usiąść, a później gdzie są lody, czemu nie ma lodów i gdzie jest żabka? Ja. Zobaczcie, jaka jest kolejka do wejścia. Po prostu masa ludzi. O, tu jest druga palmiarnia. To... I od niej wchodziłyśmy. No zaraz wam pokażę, ale no masakra. Laura marudzi, tylko gdzie są lody, czemu nie ma lodów. A lodów rzeczywiście nie ma, nie wiem czemu. Kiedyś tu były, może w sezonie są. Wow, tam jakieś owoce rosną. Także zawsze chciałam przyjść do ogrodu botanicznego wiosną, ale nie wiem, czy zaliczam to wyjście. Bo po prostu nawet nie zdążyłam sobie kawy wyciągnąć, którą sobie zrobiłam. Na serio, co za dzień. Jupku, tutaj już wychodzimy. Zobacz, czy tam coś jest. Bo nie chce mi się tam wózka targać, wiesz? Jeżeli tam coś jest fajnego, to przyjdę. No, a teraz co robicie? Teraz budujecie wulkan z alejki, tak? Dobra, idziemy. Idziemy do domu. Ja już mam wyczerpanie nerwowe. Aż się boję do tramwaju wsiadać. Patrzcie, już jesteśmy przy naszym skrócie blisko domu. Zaraz będziemy w domu i kaczuszki spotkałyśmy. Dwie małe kaczuszki. Ale dziś jest piękny dzień. Aczkolwiek... Idą kaczuszki, dwie małe. Dla mnie trochę stresująco było. Laurka, co ci się najbardziej podobało w ogrodzie botanicznym? Wszystko. Tak, a co? Co mi wcześniej mówiłaś? Że jak się Gloria przewracała, jak Gloria uciekała i jak Gloria ja będzie chciała tam zasnąć i jak Gloria tu chciała zasnąć. No, słyszycie, jakie to upiorne? Dzisiaj są humory? Jakie upiorne? Mama, mi śpiewaj. Co mam? Dwie małe kaczuszki. Laurka, nie wpadnij tam kaczuszką ma. Tak, to sobie pogadać. No i tak. Tak. No, Laura tutaj robi oprawę muzyczną. Idziemy do tego domu. Ja już chcę sobie wsiąść i wypić moją kawę. Dwie małe kaczuszki. No, słuchajcie, ja już piję kawę. Już zjedliśmy obiad. Ale nie nagrywam wam. W ogóle Laura poszła. Już długo ich w sumie nie mam, bo jeździ z tatą na rowerze. Uczy się jeździć na rowerze. Dawid ją wziął. No wczoraj kupił rower. Dzisiaj poszli się uczyć. Gloria spała i myślałam, że pośpi.
ale obudziła się po 40 minutach. I teraz, oj, teraz pokażę wam, zbujuję na balkonie. Jezu, a czemu ty masz taką buźkę brudną? No właśnie. Chodź, Glorka. Jezu. A w ogóle ten kurz to jest z tej budowy. Tu jest budowa. I to wszystko tutaj leci. Chodź, chodź. No, będziesz mieć kąpiel. Czemu masz taką buzię brudną? Słuchajcie, jeszcze wygrzebałam mapę, bo dostałam ją razem z biletem i chciałam wam pokazać. Tutaj jest naprawdę duży ten ogród. I kurczę, mam nadzieję, że kiedyś sobie tak na spokojnie będę mogła chodzić po nim. Może jak dziewczyny będą trochę większe. Posłuchać śpiewu ptaków i tak dalej, bez wskakiwania do fontanny i tym podobnych rzeczy. Tutaj jest wejście główne, ale my dziś wchodziłyśmy tędy. Pierwszy raz tędy wchodziłam. Tutaj jest ta duża szklarnia Wiktoria z tą palmą. Tutaj jest inna szklarnia holenderska i tutaj jest jeszcze jubileuszowa, ale one są w COVID-zie nieczynne, więc jeżeli przyjedziecie w czasie, kiedy jeszcze trwa pandemia, to one będą zamknięte zapewne. Myśmy sobie weszły tędy, poszłyśmy tutaj prosto, tu są schody, ale jak chcecie zjechać, to tutaj jest ta dróżka, to jest do zjeżdżania. Poszłyśmy prosto do tej fontanny i później od tej fontanny poszłyśmy tutaj w tę stronę. Tutaj jest taki jeziorko, gdzie zazwyczaj pływają ryby czerwone, ale dzisiaj nie było tam żadnych ryb konkretnych. I poszłyśmy sobie tutaj bokiem, tu są wiewiórki piękne, one tutaj biegają przy płocie. I tutaj Gloria mi wskoczyła do tego małego. Tam są takie rośliny jakieś wodne i tam mi po łokcie wskoczyła. I później poszłyśmy sobie tędy, to jeziorko jest piękne, nie przyszłam dzisiaj do niego, dlatego że się wiecie, tutaj było trudno wejść, a ona tu wskoczyła, więc ten staw był taki bardzo łatwo do wskoczenia, więc bałam się po prostu tam z nią pójść. I tutaj są kolorowe rybki, no pięknie tam było, jak tam ostatnio byłam w zeszłym roku w lecie, jeszcze chyba z mamą i chyba nawet był film na kanale. Nie pamiętam, ile mi się tam udało nagrać, ale to jeziorko jest bardzo ładne. No i myśmy poszli tędy, doszłyśmy tutaj do tej szklarni, bo przy tej szklarni zazwyczaj bywają lody gdzieś, z tej strony albo z tej strony. Ale nie było dziś, o zgrozo, bo później musiałam cały czas słuchać o tych lodach i później poszłyśmy sobie tędy, tutaj róże, róż nie było wiadomo jeszcze, bo jeszcze jest za wcześnie, ale tu jest cała taka altanka, bardzo ładne miejsce, o, dzięki Gloryjka, że mi przyniosłaś i tu później poszłyśmy prosto do tego stawu, tutaj wam nagrywałam rybki. I obok tego stawu obeszłyśmy sobie prosto i tu aha, tutaj jest ta restauracja teraz. Pokazywałam wam, że otworzyli restaurację. Wcześniej jej nie było, więc ona jest tutaj. Hej, i tu poszłyśmy już sobie tak, no i wzdłuż tej szklarni, tutaj pod szklarnią, tam gdzie jest ogród japoński, to wam do was mówiłam, że już będziemy wychodzić. No. Dzięki Glorka, dzięki. Myślę, że w internecie ta mapka będzie, ja wam ją podlinkuję, żebyście sobie zobaczyli, co gdzie jest, bo tu jest wszystko fajnie opisane. No, tutaj gdzieś jeszcze z boku jest ciekawe miejsce. O, chyba to ogród wiejski, właśnie to. Nie wiem, czy to... Tak, jak się pójdzie właśnie w tą stronę, to jest taka chatka i zrobiony taki ogródek. Jak dawno na wsiach właśnie takie kwiaty były, pamiętam piwonie. No to tam jest taki wiejski właśnie ogródek zrobiony. Też tam dziś nie byłyśmy. No, tak jak mówię, dzisiejsze wyjście takie sobie było. Chociaż no pięknie jest. Nie, Glorka? Tak.